Cześć wszystkim! I znowu jestem nad morzem w tej przepięknej scenerii i jakże ja się cieszę, że towarzyszem mojej dzisiejszej podróży jest Volvo XC40. Kolejny kawał drogi za mną, pojeździłem w mieście, pojeździłem na trasie, pojeździłem autostradą, pojeździłem na tych ośnieżonych drogach, których parę razy, powiem szczerze, się troszkę bałem, bo tyle spadło śniegu, ale ten znaczek, który pewnie słabo teraz widać, robi robotę, robi swoje i to jest to. Jest to w ogóle pierwsze Volvo na moim kanale, mam nadzieję, że nie ostatnie, bo samochodem jestem zachwycony i oczarowany. Także jeśli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia na jego temat, koniecznie zostańcie ze mną. Zaczynamy! No to odpalamy. To już pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w tym samochodzie, ponieważ on odpala tak delikatnie, mimo że jest minus 6 stopni, także nie jest to jakaś super temperatura, a odpalanie jest bardzo delikatne i bardzo mi się to podoba. Czuć tutaj coś lepszego po prostu. I od czego zaczniemy? Od tego, do czego nie przyzwyczaiłem się do tej pory, czyli ekran dotykowy, który zakładam po pewnym czasie jest czymś normalnym dla kierowcy i nie gubi się tutaj. Ja się gubię do tej pory. Jeżdżę już któryś dzień i za bardzo nie mam pojęcia co i jak. Ale tak jak mówię, zakładam, że jest to kwestia przyzwyczajenia. To co pierwsze robicie po wejściu do samochodu w taką temperaturę, to włączacie podgrzewanie foteli i podgrzewanie kierownicy. To co fajne, podgrzewanie kierownicy jest 3-stopniowe. Także super sprawa i wiem, że niektórzy klienci o to pytają. Podgrzewany jest cały wieniec kierownicy, a nie tylko tutaj po bokach. Także kierownicę zostawiamy, włączamy sobie chociaż trochę fotel i jedziemy. Ale też zanim pojedziemy, kolejna rzecz, skrzynia biegów. W tej wersji wyglądająca fantastycznie jak taki kryształ. Ma jedną rzecz taką nietypową, ponieważ ona wraca do swojego położenia, czyli jak chcemy wrzucić D, teoretycznie biorę do tyłu, ale mam luz. Czyli żeby ruszyć, tak naprawdę tę skrzynię trzeba nacisnąć dwa razy. Czy do tyłu, czy jak chcemy wsteczny do przodu. Także to na pewno trzeba zapamiętać i do tego się przyzwyczaić. To nie jest ani fajne, ani niefajne. Tak po prostu jest. I już ruszamy, ale jeszcze tylko jedno słowo. Dla osób, które chciałyby kupić na przykład XC40, ale używane. Pamiętajcie, że możecie się przygotować na rozmowę ze sprzedawcą. Sprawdzić, czy przebieg jest prawdziwy, czy samochód nie był bity. Możecie sobie pobrać dużo bardzo potrzebnych informacji. Wystarczy wejść na stronę carvertical.com, gdzie znajdziecie to wszystko. Zrobicie to łatwo, szybko i przyjemnie. Także carvertical.com. A my jedziemy. Na początek szybkie technikalia, czyli co ja dostałem do testu. Jest to wersja B4, która oznacza dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 197 koni mechanicznych plus system miękkiej hybrydy, czyli dodatkowe 14 koni mechanicznych. O miękkiej hybrydzie nie będę się rozwodził, bo nie ma o czym, bo na pewno wiecie jak to działa. Miałem nawet ostatnio. I coraz częściej stwierdzam, że największą zaletą tego systemu, czyli miękkiej hybrydy, wcale nie jest to, że samochód będzie bardzo mało palił, czy będzie jakiś mocniejszy. Ja zaczynam zauważyć taką zaletę, która też jest ważna, a mianowicie wpływającą na płynność działania samochodu, całego w sensie układu napędowego, czyli na przykład, czy jeśli chodzi o wspomaganie start-stop, czy jeśli chodzi o ruszanie, to działa dużo płynniej, przynajmniej mam takie wrażenie, niż wersja bez tego systemu, ponieważ muszę to w tej chwili o tym powiedzieć i zacznę od największej wady tego auta, przynajmniej dla mnie, przynajmniej po tych kilku dniach. Przyjechałem tutaj nad morze 500 km, jechaliśmy autostradą i przez warunki, na które właśnie patrzycie, jechaliśmy dosyć wolno, bo jechaliśmy 130 na godzinę, czyli nawet mniej niż można, całą trasę. Oczywiście kilka wyprzedzeń, ale w zasadzie jak już jechaliśmy, jak się zmieniała prędkość, to jechaliśmy wolniej, a nie szybciej. I zobaczcie. 10,7. Oczywiście trochę się tu jeszcze pokręciliśmy, ale to nawet w sumie spadło, bo było 10,8. Także przy 130 na godzinę trzeba oddać jedną rzecz, 4 osoby pełen załadunek, także to na pewno troszkę na to wpłynęło, ale chyba bardziej wpłynął na spalanie fakt, że samochód waży około 1800 kg, także dosyć sporo, no ale nie jest to oczywiście mały samochód, chociaż z zewnątrz na taki wygląda, ale jeszcze do tego przejdę. Także spalanie jest moim zdaniem największą wadą tej wersji. Oczywiście 200 koni, napęd na 4 koła, bo tego nie powiedziałem. Także mamy tutaj AWD, co przy tej aurze jest wybawieniem, bo bałbym się tu wjechać, powiem szczerze, przy napędzie na jedną oś. A tutaj bajka, tym bardziej, że ja się ciągle rozglądam za jakimś placykiem, żeby się pobawić, pokręcić. Także fantastyczna sprawa. No ale tak jak mówię, no niecałe 11 litrów przy 130, dużo. Także to jest wada największa tego samochodu, którą znalazłem. Także trzeba mieć świadomość, że mimo tabliczki miękka hybryda, spalanie wygląda jak wygląda. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że tak jak powiedziałem, jest to w pełni wyposażony, dosyć ciężki samochód z napędem na 4 koła, z dużą mocą, bo te 200 koni to już nie jest wcale mało. I
jak patrzycie na ten samochód z zewnątrz, jaki on wam się wydaje? Bo ja powiem szczerze, że ja się przestałem łapać, czy to są już miejskie crossovery, małe SUVy, kompaktowe crossovery, zwał jak zwał. To jest najmniejszy SUV Volvo i z zewnątrz on się wydaje dosyć mały. Ja się powiem szczerze, troszkę obawiałem, bo wiedziałem, że jedziemy w ileś osób w dalszą trasę. Myślałem, że może być troszeczkę ciasno, tym bardziej, że wiedziałem, że też coś tam zapakujemy do bagażnika. A co się okazało? Przestronność tego samochodu jest niewiarygodna. Miejsce z tyłu to jest w ogóle jakiś kosmos. Ten samochód kompletnie nie wygląda na tak duży wewnątrz i to jest ogromna zaleta XC40. W mojej ocenie z tego powodu, że zakładacie, że macie jakiś budżet, na przykład nie łapiecie się na XC60, więc myślicie, no Volvo odpada, no bo XC40 będzie za małe. Jestem w stanie się założyć, że dla większości ludzi, nawet z dwójką dzieci, ten samochód nie będzie za mały. Także pamiętajcie, żeby ten samochód dopasować do siebie. Nie zrażajcie się tym, że usłyszycie najmniejszy SUV Volvo, bo ten samochód jest bardzo, bardzo przestronny. I to jest ogromna zaleta tego modelu. Nie trzeba daleko szukać, czy klientom się to spodobało, ponieważ jest to najlepiej sprzedający się model Volvo. Z danych, które ja posiadam w tamtym roku, przez chyba pierwsze 7 miesięcy, XC40 wyprzedziło XC90 i XC60 razem wzięte. Wiadomo, tamte samochody są oczywiście dużo droższe, ale no, o czymś to świadczy. To jest samochód, który przestronnością wnętrza robi wielkie wow. Materiały wewnątrz, mnie się to bardzo podoba. Ja się bardzo cieszę, że chcąc kupić samochód luksusowy, nie jesteśmy skazani na tylko i wyłącznie niemieckie marki, bo nie każdemu design niemieckich projektantów odpowiada i się będzie podobał. I fajnie, że możemy kupić coś tak innego. Powiem tak, to nie są materiały, które są takie, że wejdziecie do środka i opadnie wam szczęka, ale są bardzo fajne, mi się bardzo podobają, przyjemne w dotyku, fajnie spasowane. Zobaczcie takie detale, bo ja to lubię w samochodach. Zobaczcie, jak wyglądają nawiewy powietrza. Tutaj. Zobaczcie, jaka ładna jest klamka. Tu mamy drewienko. Ja na przykład bardzo lubię ciemną karoserię połączoną z jasnym wnętrzem, także mamy to tutaj. Oczywiście nie będę się wypowiadał o całej liście wyposażenia, bo przy markach premium, a za taką uważam Volvo, nie ma to sensu, ponieważ tych możliwości dopasowania jest miliard, także to już bardziej kwestia indywidualna i sprawdzenia sobie podczas ewentualnie zamawiania samochodu. To, co mnie brakuje w tym modelu, mimo że mam tutaj najwyższą wersję, to, że nie mam head-upa, bo ja head-upa bym chciał, i to, że nie mam kamery 360, bo to też jest fajna rzecz, oczywiście można bez tego żyć, ale jak się do tego przyzwyczajimy, to fajnie byłoby to mieć. Powiedziałem odnośnie spalania, to jeszcze nawiążę troszkę, bo zapomniałem odnośnie dynamiki. To jest samochód, który ma 8,6 bodajże do setki, także wartość spoko. Odnośnie jazdy, to nie jest oczywiście sportowy samochód, bo nie tak został zaprojektowany i nie tak został stworzony, ale można tym samochodem pojeździć bardzo, bardzo dynamicznie i to, co mnie się rzuciło po pierwszym zakręcie dosyć szybkim, jeszcze nie było tego śniegu, to, że ten samochód, jeszcze małe wtrącenie, ja wiele razy mówiłem, że ja nie lubię SUV-ów, nie lubię crossoverów i ja to podtrzymuję, bo wolę niższe samochody. Oczywiście rozumiem grupę klientów, która wybiera takie, ale ja tych samochodów zawsze nie lubiłem tylko za jedną rzecz. Za to, jak jeżdżą. Co jest dość istotne przy samochodzie. No to ten samochód zamyka mi twarz. Dlatego, że pierwszy, drugi, trzeci zakręt, ja miałem wrażenie, wow, on skręca i prowadzi się jak samochód kompaktowy. Oczywiście to nie są wrażenia sportowe, ale nie miałem czegoś takiego, że się przesiadałem na fotel pasażera. Jedna rzecz, tu są 20-calowe felgi. Także one wyglądają fantastycznie, ale wpływają też na to, że samochód mega trzyma się drogi, ale jest troszkę wrażliwy na kolejny, jest wrażliwy na poprzeczne nierówności. Także jak ktoś nie lubi takiej charakterystyki jazdy, to powinien te koła wybrać jednak mniejsze. Dla mnie to jest rewelacja. No i tak jak też troszkę powiedziałem na początku, dla mnie troszkę wadą jest wyświetlacz, bo ja się do tej pory gubię. Nie umiem szybko poustawiać tego, co chcę, jak chcę. Zakładam, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Kumpel, który jeździ S60, po pewnym czasie powiedział, że to jest fajna rzecz. Ja na razie tak na pewno nie powiem. To ustawianie klimatyzacji, oczywiście milion razy to mówiłem, mi się to nie podoba i chyba mi się nie będzie podobało, bo tym bardziej, że przy Volvo, zobaczcie, no, samochód kojarzący się każdemu z bezpieczeństwem, no nie jest to wybieranie klimatyzacji, zamiast pokręcić i nie odrywać wzroku, trafić, ile ja tu ustawiłem, nie podoba mi się to i będę mówił to nie do Volvo, do każdego producenta, wiem, że to już będzie i to zostanie, ale nie podoba mi się to, lipa. Ale mamy Harman Kardon, jedna z moich ulubionych marek, gra mega dobrze,
może nie wybitnie, ale naprawdę mega dobrze. Uwielbiam muzykę w tym samochodzie i tym bardziej, że w tym miejscu trzeba powiedzieć, że ten samochód jest naprawdę kapitalnie wyciszony. Szczególnie tak gdzieś do 100 km na godzinę, tu jest totalna cisza. Można rozmawiać w zasadzie szeptem, nic nie słychać z zewnątrz. Rewelacja. I to wpływa na to słynne odczucie premium. I też kapitalna rzecz, bo jechaliśmy po ciemku, światła, pełne LEDy oczywiście, ale LEDy, które nie działają tylko na zasadzie doświetlania zakrętu, że włącza się Wam na dole światełko, które doświetla zakręt, ale one skręcają razem z Wami. Czyli kręcąc kierownicą, światła idą tam, gdzie Wy. I to jest pierwszy raz z czymś takim jeżdżę. Mistrzostwo świata. Ja bym to montował do każdego samochodu, bo rewelacja. Podobają mi się zegary, bo są bardzo eleganckie i miałem w niektórych samochodach mapę między zegarami i ona była często dla mnie taka jakaś zajaskrawa. I tak się patrzyłem tutaj albo na head-upa, jak było też wyświetlenie. Tutaj ta mapa jest w tak stonowanych kolorach, mega mi leży i bardzo często z niej korzystałem. Także jest to w jakiś taki sposób zrobiony, którego nie umiem wytłumaczyć, ale bardzo wygodne. Bardzo mi się to podoba. Mniej podoba mi się kierownica, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o design, bo jest taka dość prosta, no ale to też może kojarzy się z Volvo, chociaż może akurat nie do końca z tym modelem, bo ten jest bardzo nowoczesny, ale w odczuciu rewelacja z designu podoba mi się troszkę mniej. To oczywiście jakby takie bardzo indywidualna rzecz. No i teraz tak, nie będę się rozwodził o wszystkich wersjach silnikowych, jakie możecie tutaj kupić i tak dalej, bo to możecie sobie sprawdzić. Ogólnie ten samochód możecie dostać w okolicach 140 tysięcy, co wydawać by się mogło, że jest ceną... Zależy jak na to spojrzeć, no bo z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to dużo, z drugiej strony patrząc ile kosztują dzisiaj samochody marek nie premium, takie nazwijmy, no to jak sobie dobrze kompakt wyposażycie, to macie 150 tysięcy. Tu oczywiście mówimy o podstawowej wersji XC40, ale mi się trochę zmieniło postrzeganie tego samochodu pod tym kątem, że oczywiście jak sobie doposażycie ten samochód tak jak ten, czyli będziecie mieć 8-biegowy automat, będziecie mieć AWD, będziecie mieć ten 200-konny silnik z miękką hybrydą i tak dalej, takie wyposażenie, to wskoczycie nawet na 250 tysięcy. No same koła, które mam, z tego co patrzyłem w cenniku, kosztują 14 tysięcy, także wiadomo, w markach premium podwoić wartość samochodu samym wyposażeniem jest bardzo prosto. Tyle, że ja ciągle miałem w głowie, zanim tym samochodem pojeździłem, że to jest mały samochód, także to już się robi kwota dosyć znacząca. A tak jak mówię, jeśli szukacie SUV-a mniej więcej w tym segmencie, chcecie, macie na przykład dwójkę dzieci, czy jedno, chcecie sobie kupić coś rodzinnego, to mimo, że ten samochód na to nie wygląda, szczególnie jak będziecie w salonie i zobaczycie większe auta obok, to sprawdźcie to auto w praktyce, bo ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest rodzinny samochód. I tutaj się już robi troszkę inaczej, bo jeśli ten samochód wystarczy, no to ta cena oczywiście przekładając na premium, jest już wcale nie taka zła. I jeśli ja miałbym powiedzieć, troszkę tak podsumowując, to ten samochód jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ja byłem do niego przed odbiorem dosyć źle nastawiony. Po pierwsze przez kumpla, który mnie troszkę do Volvo nastawił, powiedzmy tak średniawo. Po drugie, tak jak powiedziałem, ja nie przepadam za takimi autami, czyli podwyższonymi, wolę inne, a jest to dla mnie ogromne, ogromne zaskoczenie, bo ja tym samochodem jestem wręcz zauroczony. Naprawdę i mega zaskoczka dla mnie, mega. To jest zaskoczenie do tego poziomu, że ja mógłbym mieć taki samochód dla siebie. To oczywiście głupio brzmi, no bo każdy pewnie mógłby mieć taki samochód dla siebie, o samochód za 250 tysięcy, ale mówię pod takim kątem, że jakbym miał 250 tysięcy do wydania, no to mam miliard innych samochodów i mogę sobie kupić samochód przypasowany według swoich preferencji. A to jest auto, które naprawdę mógłbym wybrać. Więc do tego stopnia jest to zaskoczenie dla mnie. Mega mi się podoba design, zarówno ten z zewnątrz, jak i wewnątrz. Dawno żaden samochód nie zaskoczył mnie tak pozytywnie. Fantastyczne auto. A w ogóle to zobaczcie, jaka sceneria, no bajka. Taki samochód, jakieś rekordowe ilości śniegu spadły, słońce, no coś niewiarygodnego. Naprawdę ja się tym samochodem bawię non-stop. Jak tylko mam chwilę, to idę sobie do niego, czy szukam jakiegoś placyku, żeby się pokręcić. Tak jak mówiłem, mamy AWD, także można poświrować. Nie ma fragmentu czarnej drogi dzisiaj, ona powinna być teoretycznie czarna. Zobaczcie, jak wygląda. Ja się czuję bardzo bezpiecznie, kapitalnie trzyma się drogi, super hamuje. I tak jak powiedziałem, jak potrzebujecie AWD i potrzebujecie coś wyższego, bo na przykład dojeżdżacie gdzieś do domku,
boicie się, że nie wiem, niższym samochodem będziecie obcierać o śnieg czy jakieś wyboje, to XC40 ani razu nie zdarzyło mi się, a non-stop dojeżdżam po jakichś bocznych drogach gdzieś, ani razu nie zdarzyło mi się, żebym miał jakiś problem. W sumie mogłem skończyć, ale chyba jeszcze nagram, no zobaczcie jak to wygląda. Mistrzostwo świata. Gęba się cieszy naprawdę na każdy kilometr w tym aucie i mówię to po raz kolejny, mega pozytywne zaskoczenie. I trochę się boję chyba brać kolejne Volvo, bo teoretycznie to jest najmniejszy SUV, każde kolejne powinno być lepsze, no ale ja mam tak dobre wrażenie, że boję się, że kolejny model może je tylko zepsuć. Ale oby nie. No dobra, także ja się będę z Wami żegnał, ale nie jadę jeszcze do domu, bo sami widzicie, kolejny samochód, z którego nie chcę się wysiadać. Dziwne, bo chyba pierwszy raz w życiu powiedziałem to odnośnie SUV-a, crossovera, zwał jak zwał, nieważne. I nieważne, że nic nie widzę. Trzymajcie się ciepło, a ja idę jeździć. Cześć!